Sala BHP. Historyczna kolebka Solidarności. To tu podpisano słynne porozumienia sierpniowe. Nie wszyscy jednak przyglądali się uważnie tej historycznej chwili. Stojący w rogu sali pomnik Włodzimierza Lenina, ówczesnego patrona stoczni, w czasie podpisywania dokumentów końcowych został symbolicznie postawiony do kąta i odwrócony twarzą do ściany. Znajdujemy się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Jest to szczególne miejsce dla NSZZ Solidarność i ważny przyczynek do poznania najnowszej historii Polski. To tutaj podpisano porozumienia gdańskie 31 sierpnia 1980 roku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, grupującym aż 734 zakłady pracy z wielu regionów Polski, a Komisją Partyjno-Rządową PRL. Latem 1980 roku sytuacja gospodarcza Polski gwałtownie się pogarszała. Kończyły się też pieniądze z zachodnich kredytów, za które ekipa Edwarda Gierka próbowała kupić spokój społeczeństwa. Oprócz braków w zaopatrzeniu i coraz większych podwyżek cen, ludziom doskwierało wyraźne uprzywilejowanie niektórych grup społecznych, zwłaszcza członków milicji i służby bezpieczeństwa. Pierwsze strajki już na początku lipca wybuchły w zakładach Autosan w Sanoku i Polmo w Tczewie. Kilka dni później kolejna, znacznie większa fala strajków o podłożu ekonomicznym wybuchła na Lubelszczyźnie. Ale pod koniec miesiąca udało się ją jeszcze władzę opanować. Nie na długo jednak. Strajk w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się w czwartek 14 sierpnia 1980 roku i został zakończony w sobotę, po spełnieniu przez dyrekcję wysuwanych przez robotników postulatów. Przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, zgoda na budowę pomnika ofiar grudnia 1970 roku, podwyżka płacy o 2000 zł dla każdego, zasiłki rodzinne, takie jak otrzymywane przez funkcjonariuszy MO i SB, gwarancja bezpieczeństwa dla strajkujących. Jednak na wieść o wybuchu strajków w innych zakładach pracy załoga stoczni rozpoczęła strajk solidarnościowy. W nocy z 16 na 17 sierpnia został utworzony Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, do którego przystąpiła również Stocznia Gdańska imienia Lenina. Przewodniczącym MKS został Lech Wałęsa. Powstała lista 21 postulatów, która spisana na sklejce została wywieszona na wartowni Straży Przemysłowej przy drugiej bramie Stoczni Gdańskiej. W sierpniu i wrześniu podpisano 4 porozumienia pomiędzy strajkującymi a rządem. Osiemnastego dnia strajku w niedzielę 31 sierpnia 1980 roku w godzinach popołudniowych w dużej sali budynku 131A Stoczni Gdańskiej, gdzie na co dzień odbywały się szkolenia BHP dla nowo przyjmowanych pracowników stoczni, zgromadził się tłum. Decyzja o przyjęciu wszystkich postulatów MKS i zakończeniu strajku została ustalona dzień wcześniej, w sobotę 30 sierpnia. Wzdłuż sali ustawione były 4 rzędy stołów konferencyjnych z tapicerowanymi krzesłami, przy wejściu 2 wielkie gabloty z makietami wydziałów stoczniowych oraz drewniany model prototypu żaglowca dar młodzieży z 1979 roku. Na stole prezydialnym złożonym z kilku stołów konferencyjnych przykrytym zielonym suknem stała makieta pomnika z 4 prostymi krzyżami, wzorowana na szkicu inżyniera Bogdana Pietruszki oraz wyrzeźbiona z drewna figurka Solidariusza.
Za stołem ustawiono dodatkowo rząd krzeseł i foteli. Na ścianie szczytowej pośrodku widniał wizerunek orła PRL bez korony. Po lewej stronie flaga narodowa, po prawej biało-niebieska flaga przemysłu okrętowego. Po raz pierwszy pokazano logo związku opracowane przez Jerzego Janiszewskiego oraz plakat z treścią 21 razy tak, żądania przyjęcia do realizacji wszystkich postulatów jako warunku podpisania porozumień i zakończenia strajków. Po prawej stronie w rogu stał patron stoczni od 1967 roku Włodzimierz Ilicz Lenin. W czasie podpisywania porozumień gdańskich Lenin był odwrócony do ściany, żeby nie przeszkadzać. Chciano go wynieść z sali, ale władza mogłaby to wykorzystać jako pretekst do zerwania rozmów. Dokładna liczba osób obecnych w sali podczas ceremonii jest trudna do ustalenia i według różnych szacunków wynosiła około 1200-1500 osób. W czasie podpisywania porozumień, jak i całego strajku, obowiązywały specjalne przepustki wydawane delegatom ze strajkujących zakładów pracy. Stoczniowcy nie mieli zaufania do oficjalnych rządowych mediów i z zasady wpuszczano tylko telewizje zachodnie. Mimo wszystko wśród dziennikarzy obecnych w stoczni byli przedstawiciele m.in. Polskiej Kroniki Filmowej czy Trybuny Ludu.